Na podcast Medycznie, Estetycznie zaprasza dr Mariusz Borkowski. Mam przyjemność gościć panią dr Mariolę Kosowicz, psychoterapeutkę z ośrodka Droga do Zmian. Dzień dobry, witam Państwa uprzejmie. Dziękuję za zaproszenie. Pani doktor, wielu pacjentów w mojej opinii trafia do gabinetów i klinik medycyny estetycznej, mając w swój obraz, wydaje mi się, nie zawsze taki, jaki on jest w rzeczywistości. Ja widzę wielu pacjentów, którzy wyglądają bardzo dobrze, a oczekują poprawy, co może być bardzo trudne w ich przypadku. To jest bardzo podobne, jak ludzie przychodzą do gabinetów terapeutycznych oprócz problemów, z którymi przychodzą takimi życiowymi, to często mówią też o sobie, o tym, jak są niewystarczająco, nie wiem, atrakcyjni. To no taki świat mamy dzisiaj, że rzeczywiście bardzo fajnie, że możemy się nie, może ładnie starzeć, że każdy może mieć na to swój, swój jakiś pomysł. Ale myślę, że takie miejsce jak gabinet medycyny estetycznej i jest miejscem, gdzie przyjdą też osoby z dużymi problemami związanymi z samoakceptacją, i z takim myśleniem, że jeśli poprawią coś w swojej urodzie, to wtedy ten, ich życie będzie wyglądało i świat będzie wyglądał inaczej, a w tym świecie one się po prostu te osoby się lepiej odnajdą czyli że będą bardziej atrakcyjne może dla mężczyzn, może dla kobiet, że będą na przykład, nie wiem, miały lepszą pracę. Co często się też zdarza, tak, i rzeczywiście, że jesteśmy jakoś oceniani też po, po wyglądzie, i to jest z... Pułapka, bo można rzeczywiście poprawić bardzo wiele w swoim wyglądzie, ale na przykład nie być osobą kompetentną i później wychodzi nam na to, że wcale to, co w co żeśmy zainwestowali, nie przełożyło się na taką korzyść, na przykład zawodowo. Albo wcale nie oznacza to, że spotkamy odpowiedniego współpartnera, bo zupełnie inne zmienne będą decydowały o tym, czy nam się to życie jakoś potoczy tak, jakbyśmy chcieli, nie wiem, w sensie takim partnerskim. Więc na, zapewne też takie osoby będą. Gorzej, jak taka osoba e, przyjdzie do gabinetu. E, miałam taką pacjentkę medycyny estetycznej i rzeczywiście ona miała bardzo dużo zabiegów robionych, bardzo różnych, nie tylko na twarzy, ale tak naprawdę na całym, w całym ciele. E, I miała ogromny żal do wszystkich, którzy jej to zrobili, że na pewno jest to nie, nie jest to zrobione dobrze, ponieważ właśnie jej życie się nie zmieniło. Natomiast pani całe życie się gdzieś no, nie mogła odnaleźć w swoim ciele ze względu na swoje dzieciństwo, na to ile rzeczy słyszała o sobie, że zawsze była brzydsza od swojej siostry. Nawet było tak mówione, że ona jest mądrzejsza, a tamta jest ładniejsza. Więc jakby wyrastała z takim przekonaniem, że z nią coś jest nie tak, i miałam takie wrażenie, że ona zatraciła już gdzieś granice co mogłaby jeszcze w sobie poprawić. Rzeczywiście była osobą bardzo, jest osobą bardzo wykształconą i majętną, więc ją było na tym stać, leciała gdzieś tam w świat, szukała różnych metod, a trafiła do gabinetu wtedy, kiedy miała już objawy absolutnie depresji, kiedy już przestała móc wstawać do pracy, kiedy zaczęła mieć Problemy, a, kiedy zaczęła nadużywać trochę alkoholu. A, no i wtedy miała takie poczucie, że wszystko zawiodło. A nie widząc, że te wszystkie rzeczy, które robiła, były tak naprawdę tylko czymś, co, co miało być jakimś substytutem, nie wiem, czymś zastępczym, miało jej tak naprawdę zastąpić wszystko to, co zrobiono jej kiedyś w życiu, co wyrządzono jej ogromną krzywdę. Ta praca trwała dosyć długo, ale myślę, że, że poszła w takim dobrym kierunku, że. Cokolwiek byśmy nie zrobili, jeśli nie mamy samoakceptacji, to nie będziemy mieć z tego powodu przyjemności skorzystania na przykład z medycyny estetycznej. Czyli dla kogo z perspektywy psychologa powinny być skierowane zabiegi medycyny estetycznej? Dla kogoś, kto ma dystans do siebie i wie też, dlaczego coś poprawia, wie w tym momencie, no, w którym miejscu życia jest, z czym to się będzie może dalej, nie wiem, no, łączyło, że tam się nie wydarzą jakieś spektakularne pewnie zmiany w naszym życiu. No przede wszystkim, że ma taką samoakceptację, bo proszę zobaczyć, dzisiaj jesteśmy podzieleni na... Tę grupę ludzi, którzy, no wiesz, kobiet, które mówią, że trzeba się godnie starzeć i są przeciwko w ogóle jakimkolwiek zmianom, i dosyć mocno wypowiadają się w różnych mediach. Że, ktoś, że wszystkie kobiety teraz wyglądają tak samo i tak dalej. Nie wiem w ogóle, dlaczego ktoś, kto ma taką potrzebę starzenia się z taką godnością, uważam, że każdy może się zdarzyć z godnością, czy skorzysta, czy nie. Dlaczego muszą to w ten, taki sposób komunikować i jakby podważać to, co robią inni? Druga strona jeszcze jest to, są osoby, które. No właśnie, Albo są zbyt młode, i w wieku na przykład 30 lat, 20 kilku, poprawiają, i wtedy zapala mi się gdzieś taka lampka, co będzie za 10 lat czy za 20. I gdzie ten świat, do czego ten świat dzisiaj jakby, no, dąży, do jakiego obrazu tych kobiet i dlaczego właśnie w taki sposób. No, i są takie osoby, które absolutnie są dojrzałe. Ja znam takie osoby, które bardzo spokojnie do tego podchodzą i mówią: Mam naprawdę brzydkie czoło, nie podoba mi się, takie miała moja mama, ja nie muszę tego mieć. Mam sensownego lekarza, nie zrobi niczego. Co mogłoby ja wiem, wskazać, że coś było robione, nie będzie powiększać mi ust, odżywia mi skórę. No, te zabiegi są dzisiaj naprawdę spektakularne, jeśli chodzi o, o odżywianie, no, ale to są osoby, które również dbają o dietę, które dbają o nawadnianie organizmu, które często też uprawiają jakiś, jakiś sport. To znaczy, one są jakoś spójne. A są osoby, które po prostu wpadają do gabinetu i mają do tego prawo, chcą bardzo szybko poprawy i mają do tego dystans, i takie, które wpadną, zrobią szybko, wyjdą, no i mają ogrom, bardzo dużo, dużo problemów związanych z tym, że to nie przyniosło do tych korzyści, o których ja mówiłam wcześniej czyli, że nie zmieniło się zupełnie życie. A czym jest według Pani doktor medycyna estetyczna? Szczerze, taką możliwością zadbania o siebie. To tak samo jak moda. Hmm? Można wydawać ogromne pieniądze, można mieć jakiś pomysł na siebie, jak ja chcę wyglądać, w ogóle pomysł na siebie, jako na kobietę, na mężczyznę. No, nie oszukujmy się, nie każdy ma dostęp do, do, do gabinetów medycyny estetycznej ze względów finansowych, więc to też jest jakaś grupa ludzi, którą na to stać, ale w tej grupie ludzi też mogą być osoby, które po prostu skorzystają z tego, dlatego że to jest dobrodziejstwo dzisiejszych czasów. Że jeździmy, nie wiem, samochodem, że możemy jechać na wakacje, możemy wybrać miejsce, gdzie chcemy być, możemy również zadbać, nie wiem, o, o, o swoją kondycję psychofizyczną w różny sposób. I takim jednym z elementów jest gabinet medycyny estetycznej, więc ja ani nie byłabym za tym, żeby tego nadużywać, wręcz odwrotnie, ani też nie byłabym po stronie tych osób, które, nie wiem, z jakiego powodu tak mocno krzyczą, że to jest jakieś wielkie zło. No, no nie, no myślę sobie, że że będzie, będzie złem wtedy, kiedy lekarz nie licząc się z tym, co zrobi pacjentowi. A, zrobi zabiegi, które no, deformują twarz, i takich przykładów jest wiele, ale też myślę, że to często jest, nie robią lekarze, tylko osoby, które robiły kiedyś różne kursy, e, które nie miały umiejętności. No to chodziło o to, żeby zapłacić mniej, i to jeszcze myślę, że takie miejsca są. I wtedy ta kobieta, która nie ma, młoda kobieta, no to ona woli zapłacić naprawdę jakąś niską sumę A i nie myśli o konsekwencjach. Niektóre osoby chcą się upodabniać, na przykład do aktorek, do, do jakichś tam osób. A są osoby, proszę zobaczyć, które publicznie mówią, tak, ja korzystam na przykład z takiego, z takiego dobrodziejstwa. A ja mam też przyjaciółkę, która robi mi mezoterapię i ja jestem z tego zachwycona i myślę sobie, że fajnie, jak się już jest w drugiej połowie a, tak naprawdę swojego życia, no to dla, dlaczego nie? Ale to nie może, to nie stanowi o tym, czy ja się lepiej, czy gorzej czuję ze sobą. Ja po prostu wiele rzeczy chcę zrobić, żeby móc się czuć lepiej, a i tak przychodzą sytuacje, w których mamy różne kryzysy, również takie w patrzeniu na siebie, w postrzeganiu siebie, na przykład w zaakceptowaniu przemijania, które jest no, nie do zatrzymania. I nie da się wszystkiego w, w tym momencie tak zmienić, człowieka, bo my się, my się też starzejemy, bo może przede wszystkim a jeśli starzejemy się w głowie, więc to, że mamy ileś lat, nie znaczy, że musimy się czuć na swój wiek, jeśli Mamy gdzieś jakiś cel w życiu, potrafimy się odnaleźć w swoich relacjach, mamy jakieś plany, potrafimy się cieszyć, doceniamy to, co mamy. I myślę, że przynajmniej ja czuję, że jestem w takim życiu, że już nie muszę niczego za bardzo udowadniać, a jak coś robię, to dlatego, że mnie się to podoba. Biorę pod uwagę to, żeby, nie wiem, wziąć na przykład to, co mówi mój mąż albo moi bliscy. Ale kiedyś człowiek, czym, czym ludzie są młodsi, tym bardziej ulegają jakimś, <laughs> nie wiem, wzorcom, które są, Absolutnie dzisiaj wszędzie na każdym miejscu patrzymy, jakie buty nosi na przykład jedna pani. Wszyscy dzisiaj muszą nosić takie buty, plus do tego białe skarpetki na przykład, albo właśnie zrobić sobie jakiś zabieg. Nie, myślę, że to idzie osoba, która będzie z tego zadowolona, to jest osoba, która idzie z pewnym dystansem i z poczuciem takiej realności swojej osoby, poczuciem swojej wartości. Wtedy to jest jeden z elementów jej życia, a nie coś, co jakby całkowicie wypełni jakąś pustkę. A co to znaczy zdrowe starzenie? Zdrowe starzenie to myślę, że przede wszystkim, jak powiedziałam, to, co się dzieje, cały proces w naszej głowie. Czyli to, w jaki sposób ja akceptuję pewne ograniczenia, to jest też taka, myślę, że pewność tego, co, gdzie w którym miejscu już jesteśmy, że już nie musimy za bardzo nikomu nic udowadniać, że też wiemy, jak, jak, gdzie, w którą stronę ta droga powinna iść. Myślę, że chyba większość z nas ma już wtedy jakiś stałych. Nie wiem, przyjaciół, znajomych, z którymi się czuje dobrze. Zna i powinien znać swoje, swoje potrzeby. No i jakoś je realizować w tym momencie, bardzo świadomie, wiedząc, że. No nic nie trwa wiecznie i że nie wszystkie rzeczy można kiedyś odrobić, nadrobić, że można cofnąć czas, bo go się nie cofa. Przecież to jest w ogóle postawa taka samoakceptacji, która dla niektórych osób jest zupełnie naturalna, bo te osoby tak żyły dotychczas, a dla niektórych osób, jak rozmawiam, jest bardzo trudna. A, trudna w takim znaczeniu, że te osoby się porównują. Ja osobiście nie mam Facebooka, ale czasami moja koleżanka pokazuje, że na przykład pokazuje się tam jakaś taka informacja, jak wyglądać pięknie po pięćdziesiątce. No i jest jakiś wzorzec tych kobiet. Ja nie wiem, że to jest źle, bo te panie wyglądają świetnie i one absolutnie wyglądają na swój wiek, są bardzo ładnie też zrobione, świetnie ubrane. I teraz to jest informacja według mnie dla osób, które mm, mają jakieś, mówię, Pomysł na siebie i że to nie będzie coś, co zdemoluje kompletnie jakby moje myślenie o mnie samej, nagle podważy, czy to jest ważne, czy to nie jest ważne, co ja już dotychczas robiłam, że ja teraz muszę się zmienić, że na przykład, nie że jak ktoś mówi do mnie, że w tym wieku już się nie zatrudnia kobiet na przykład w jakichś miejscach, no, są miejsca, które mówią wręcz odwrotnie, że zatrudniają osoby z dużym doświadczeniem, które są właśnie wiedzą, co już wiedzą, na czym się znają, co chcą robić. Więc godne starzenie to jest przede wszystkim akceptacja tego, co się w naszym życiu dzieje. Proszę pamiętać, że żyjemy też w świecie. Ja jako terapeuta mogę powiedzieć, że mam ogrom pięknych kobiet w terapii, bardzo dużo związków, bo zajmuję się też terapią par. Gdzie ci ludzie są obiektywnie naprawdę bardzo atrakcyjni i widzą to, i są młodymi ludźmi, i oni nie mają, nie akceptują siebie samych, bez względu na to, ile, jaki mają wiek. Pamiętam takiego pana, który powiedział: Pani doktor, proszę zwrócić mojej moje żonie uwagę, że jak dalej będzie mówiła, co, jakie ma dysfunkcje w tym swoim wyglądzie, co jest nie tak, jakiej piersi są obwisłe, to on mówi jak Boga kocham, ja zacznę to widzieć. A, no i w tym momencie no to było takie oczywiście, wszyscy zaczęliśmy się śmiać, ale on powiedział coś bardzo ważnego, że my dosyć często mówimy źle na swój temat. Mówi: A daj spokój. Ktoś mówi, bardzo ładnie wyglądasz, świetnie się ubrałeś, albo ubrałaś, i my mówimy, a to tam stare, to sprzed dwóch lat, albo no i co z tego? Eee, cały czas nam czegoś brakuje. I to wtedy, kiedy dochodzimy do pewnego wieku, e, to, o co mnie pan zapytał, to to będzie jakby no, odbiciem tego, w jaki ja sposób żyłam dotychczas. Każda faza rozwojowa w naszym życiu no, pociąga za sobą jakieś konsekwencje. W danym momencie uczymy się czegoś, tak rozwijamy się. Ehm, Budujemy gdzieś poczucie własnej wartości, jakiegoś dystansu do świata, do tego, co nam narzuca ten świat. I jeśli gdzieś one zostaną zaburzone, to jak będę miała pewien wiek, tak naprawdę każdy wiek, to może się okazać, że w tym okresie życia ja mam bardzo dużo dysfunkcji związanych z tymi, z tym wszystkim, co się kiedyś jakby nie, nie, nie dobrze poszło nie poszło tak, jak powinno. No. Są ludzie bardziej lub mniej e, wpływowi na to, jak mają wyglądać i jak mają funkcjonować. Pani doktor, czy spotkała się Pani z pojęciem slow aging? Tak, i myślę, że to jest bardzo sensowne z tego względu, że jeżeli możemy ewentualnie spowalniać pewne procesy, e, mieć na to realny wpływ, a proszę pamiętać, że na to mamy wpływ poprzez styl życia. Nie tylko przez gabinet medycyny estetycznej, no to dlaczego w tym momencie czegoś takiego jakby nie wprowadzić w życie, tylko mamy taką tendencję do odkładania różnych rzeczy na kiedyś. Mówimy na przykład, że będziemy się odżywiać, albo że będziemy się ruszać, albo że będziemy na przykład suplementować jakoś dietę, pod, oczywiście no, okiem lekarza że możemy, że na przykład mamy się częściej przytulać, że mamy ogrom badań, które mówią, że jak ludzie się kochają fizycznie, dotykają, całują, to oni są po prostu zdrowsi i tak naprawdę zachowują gdzieś ten swój pojęcie wieku, zaczyna być pojęciem bardzo względnym. Po, po, poza tym, myślę, że w każdym okresie życia my też robimy pewne bilanse, tak? Zastanawiamy się, co nam się już udało, co się nie udało, więc jeśli możemy jakby wolniej pewne rzeczy przeżywać, możemy spowolnić na przykład ten proces starzenia się, albo w ogóle proces załóżmy nawet zawodowej aktywności, prawda? Dzisiaj bardzo dużo osób pracuje. Ja niedawno przeczytałam o jakimś panu doktorze, neurologu, który miał 90 kilka lat i powiedział, że jego sposobem na to, żeby wyglądać tak jak wygląda, czuć się tak jak czuje, to jest to, że on nigdy nie zostawił swojej aktywności zawodowej, tak? i takiego dbania o siebie, że wszystko co jesteśmy w stanie na co jesteśmy w stanie wpłynąć, żeby w swoim pojęciu jakby zwolnić, czyli jakby Gdzieś się spowolnić na przykład ten proces starzenia, to teraz zadałabym pytanie, co każdy z nas przez to rozumie. Czy, że będzie miał pięć zmarszczek więcej, albo że będzie miał bardziej lub mniej, e, na przykład, nie wiem, no, sprężyste ciało, czy na przykład będzie miał umysł mniej lub bardziej e, aktywny jeszcze tak, nie wiem, no, intelektualnie. E, no tak, to jest, to jest bardzo, bardzo indywidualne, ale uważam, że wszystko, co jest w zgodzie z nami, i co przynosi nam jakąś, jakieś poczucie spełnienia i zadowolenia, jest absolutnie nie szkodzi innym i nie szkodzi nam, czy nie jest kosztem mojego zdrowia, jest absolutnie w tym momencie do zaakceptowania. Na pewno dla naszych słuchaczy ciekawe jest to, że może być wspólne egzystowanie lekarza medycyny estetycznej i psychologa. Jak taką współpracę pani doktor widzi? W niektórych klinikach, przynajmniej na świecie, tak jak kiedyś dostałam taką informację od koleżanki, która mieszka za granicą, że przed pewnymi zabiegami jest rozmowa z psychologiem. I to właśnie chyba w tym kierunku, żeby też klinika miała jakąś taką świadomość lekarz, i chyba, żeby siebie też trochę za, zabezpieczyć, z jakiego powodu ktoś wykonuje na przykład poważną jakąś operację, a, gdzie później na przykład nie jest zadowolony, i, i taki, o takich sytuacjach też słyszałam, na przykład operacji piersi, no i jest wyobrażenie, jak one będą wyglądały. Prawdopodobnie nigdy do końca nie będziemy wiedzieć, jak to będzie wyglądało na 100%, nawet gdybyśmy dostali zdjęcia jakoś zmontowane. To jednak później to nasze ciało dopiero nam pokazuje, jak, jak wyglądamy. No i taka osoba na przykład idzie do sądu. I zaczyna zarzucać, że to zostało źle zrobione, że obiecano jej coś innego. A pod tym bardzo często, oczywiście, jeżeli to zostało źle zrobione, to ja w ogóle nawet z tym nie dyskutuję, ale od tego są specjaliści, rozumiem, biegli, którzy mogą zobaczyć, że ta operacja została, czy zabieg w ogóle jakiś został no, wykonany poza wszelkimi standardami. Ale mówię o sytuacji, gdzie naprawdę jest wszystko zrobione tak, jak powinno być. To naprawdę bardzo dobrze wygląda. No, a ktoś zaczyna um, czy czegoś innego oczekiwał. I pod tym jest często to, o czym mówiłam na samym początku, że to ma drugie dno. Więc ta nasza współpraca może polegać na tym, jak moja współpraca na przykład też jako klinicysty w szpitalu, że mamy na przykład pacjenta i my o nim rozmawiamy, e, mówiąc, że zwróciłabym uwagę na to, że to jest osoba wysokolękowa. I że ta osoba no, potrzebuje pewnego, pewnego zabiegu, ale chyba bym z nią dłużej porozmawiała, bardziej dokładnie bym opowiedziała cały zabieg. Powiedziałabym też, co to znaczy, że na przykład spuch będzie miała puchliznę, że będzie miała jakieś wylewy, że należy zapytać takiej osoby, czy ona ma jakieś aktywności zawodowe, bo ona jutro będzie na przykład z tego powodu nieszczęśliwa. Jakby wszystko, pomimo tego, że słyszy, to proszę pamiętać, czy są osoby, które na wszystko się zgodzą, żeby tylko w pierwszym momencie dostać to, po co przyszły. A po to jest ta rola psychologa w takich miejscach, żeby z taką osobą no, mieć taką konsultację, wręcz nazywając, że jeśli ta osoba miałaby takie założenie, że to wszystko jej w tym życiu w, jako, w jakiś sposób wyprostuje, no to że ten psycholog, przynajmniej ja bym na pewno tak zaczęła, że powiedziałabym w tym momencie, że no, nawet jeśli pani tak nie ma, to ja mam taką potrzebę, żeby powiedzieć, że mamy takie pacjentki, które po takich zabiegach mają wyobrażenie, że świat się zmieni. Jeżeli gdzieś jest nawet taki kawałek w pani, to warto, żebyśmy może chwilę o tym porozmawiały, bo może pani czuć się rozczarowana, więc rozmawia się też właśnie z lekarzem, mówiąc nawet o tym, że no właśnie, ktoś robi, nie ma wsparcia po takiej rozmowie i że to jest na tyle ważny zabieg, żeby też z tą osobą porozmawiać, jak ona na przykład wróci do domu, jak będzie sobie radziła. To wszystko wpływa, bo jeśli ona będzie w złym stanie psychicznym, żeby na przykład dopytać pacjentkę, czy ona nie jest na, w tej chwili nie leczy się na depresję. Ja nie chcę stygmatyzować nikogo, ale są osoby, które bardzo źle znoszą w ogóle to leczenie albo w ogóle mają, albo mają nawrót, nawracające depresje. Teraz z jakiego powodu może to Osoba mieć, albo właśnie, nie wiem, bierze jakieś leki, albo nie przyznaje się do tego, że przyjmuje jakieś leki, które dyskwalifikują na przykład z niektórych zabiegów. Więc myślę, że to jest taka współpraca, żeby dla dobra pacjenta tej pacjentki, która ma prawo mieć pomysł, że, że, że czegoś oczekuje i czegoś chce, tylko żeby to się nie obróciło przeciwko niej, a wtedy się obraca również przeciwko lekarzowi. No bo ten lekarz dostaje informacje, również publiczne, że on zrobił coś nie tak. No i to trudne jest do zweryfikowania i myślę sobie, że to jest, o każdym z nas można coś powiedzieć, co będzie niesprawiedliwe, będzie bardzo trudne. Na później odwrócić to, to jest bardzo, bar, bar, bardzo trudne, ale przede wszystkim mamy chronić pacjenta. Nie? On ma wyjść zadowolony, spokojny, nawet z takim poczuciem, że może nie robić wszystkiego, może nie robić tak dużego zabiegu, może porozmawiać. Nie robić sobie na przykład, nie wiem, jakiegoś bardzo poważnego zabiegu na tej twarzy, że ktoś chce mieć piękne kości policzkowe i nie wystarczy, że będzie miał to wypełnione na przykład kwasem, tylko potrzebuje takiego poważniejszego zabiegu. No i nie wiadomo, czy ta osoba jest na to przygotowana tak psychicznie, jak znosi ból. Jakie ma aktywności, jak powiedziałam, zawodowe, jakie ma wsparcie, czy ma czas na przykład na rekonwalescencję. To jest tak samo jak z, z operacją POWIEK. To niektóre osoby mają pięknie to się goi, a są osoby, które mają bardzo długo, skutki uboczne tego zabiegu, no i trzeba z taką osobą porozmawiać, czy ona ma jakiś pomysł na siebie, żeby na przykład wrócić do aktywności zawodowych. A są osoby, które popadają w ogóle w jakąś jakiś taki dramat, że to będzie teraz trwało miesiącami, że co ona ma powiedzieć, nikomu nie mówiła, to miało być jakąś tajemnicą. No, a nie jest tajemnicą, bo tak naprawdę jest to widoczne. No, to osoba, to powiedziałabym inna historia. Wchodzi jednak do tego gabinetu osoba z jakąś historią, nie tylko z samym pomysłem na to, co, co zrobić. Czy lekarz powinien robić zabiegi pacjentom z tak zwaną dysmalfofobią, czyli z zaburzonym, Obrazę postrzeganym tak, siebie. siebie? Tu bym była bardzo ostrożna. i Tu na pewno bym potrzebowała rozmowy z kimś, ktoś w ogóle pracuje z takimi osobami, w jakim stanie ta osoba jest dzisiaj swojego postrzegania siebie, swojego ciała, czy ma, czy chodzi na terapię, czy ma jakąś, jakąś opiekę. Zapewne potrzebowałabym takiego no jakiegoś podpisu, takiego świadomego, co ta, co ta osoba robi. To jest bardzo trudne. Ja miałem w swojej praktyce pacjentkę, która bardzo dużo robiła zabiegów. Zadałem pytanie, czy coś się wydarzyło w życiu. Pacjentka powiedziała, że tak się procesu rozwodowego. Czy w takich trudnych sytuacjach życiowych pacjent powinien się w ogóle decydować na zabiegi medycyny estetycznej? Nie daje sobie prawa, chyba razem nie dajemy sobie prawa, żeby powiedzieć tak, niech robi albo nie niech nie robi. Ale ja wiem, że w sytuacji kiedy ktoś nas zdradzi albo w ogóle rozstajemy się, no przerabiam to z parami, którymi pracuję. To jest taki moment takiej mobilizacji ogromnej, że chcemy pokazać, że jesteśmy, nie jesteśmy gorsi, a już jak odchodzi ta osoba od nas do kogoś innego, no to zostawia nas w poczuciu bardzo często myślenia takiego bardzo powierzchownego. Że zapewne ta osoba będzie jest ładniejsza. I tu mi się przypomina historia osoby, którą znałam, która tak dbała o swój wygląd, nadmiernie w ogóle wstawała rano i mąż nie mógł jej zobaczyć, nieumalowanej, więc nawet jak miała katar, to co chwilę poprawiała sobie, to, to było, powiedziałabym, niezdrowe bardzo. Makijaż, no, taką, no, więc z 36 rozmiaru przytyła do, znaczy przyprawa do 38 po urodzeniu dziecka. Tam się nie układało, bardzo i się rozstali. No i później dzwoni do mnie i mówi: Słuchaj, była sprawa rozwodowa, i strasznie tam krzyczy na tę kobietę, z którą on przyszedł, bo ta kobieta czeka na, na tego jej byłego już męża przed sądem, i mówi: Wiesz, Wiesz, jak ona wyglądała? No, ja sobie mogłam tylko wyobrazić, że jeżeli moja koleżanka tak wyglądała, to jak musiała wyglądać ta kobieta? Pewnie jak 2 miliony dolarów, jeśli ta wyglądała jak milion. A ona mówi: Ona była niska, z nadwagą, miała jakieś włosy takie spięte, bez makijażu, z jakimś takim byle jakim workiem na plecach zawieszonym. Jak on mógł zostawić mnie dla niej? Przypomniało mi się to dlatego, że. Czasami, jakby, widzimy tylko ten aspekt, i może oczywiście taka osoba przyjść i powiedzieć: OK, zainwestuję w siebie, chcę lepiej się czuć, ale ja jako terapeuta powiem, to nie załatwi tego, tej żałoby po stracie. Zapewne można wpaść wtedy w taki, w taki, w taki stan, że teraz, jakby, życie należy do mnie. Teraz zrobię wszystko. Nagle ubieram się jak się nie ubierałam. Nagle, właśnie pójdę do gabinetu medycyny estetycznej i do wszystkiego te osoby mają prawo. Tylko jeśli nie przerobią, dlaczego to się zakończyło, dlaczego nie udało się, dlaczego ja się porównuję, dlaczego to uderzyło tak bardzo w moje poczucie na przykład atrakcyjności, to to wszystko będzie na chwilę. To jest taka mobilizacja, która ma trochę jakbyśmy byli, jakby, jakbyśmy byli na jakimś haju, tak? jakbyśmy przyjęli jakiś środek psychoaktywny, który nas nakręca i zniekształca rzeczywistość. Więc oczywiście proszę robić to, co Państwo uważacie, ale pamiętać, że to są często półśrodki. Jest inaczej, jeśli to zrobimy, ale dodatkowo pracujemy nad tym, co się wydarzyło w naszym życiu, tak? jak to uderzyło w nas gdzieś. Wtedy to jest jakoś spójne. Jak lekarz powinien, jakimi słowami, czy w jaki sposób powinien odmawiać zabiegów medycyny estetycznej, tak żeby pacjenta nie urazić? Chyba nie da się do końca nie urazić. Oczywiście urazimy no, podwójnie albo potrójnie, jeżeli będziemy oceniać drugą osobę, prawda? Mówić, że na przykład pani jest jakaś, albo pani powinna na przykład pójść bardziej do terapeuty. No to powiedzenie takiego, takie wprost. Natomiast na pewno tak, tak uważam, no, warto powiedzieć, że chcemy przekazać coś, co może być trudne dla tej pacjentki, ale słuchając tego, co ona mówi i czego od pana oczekuje, czy od danego lekarza, to że ja nie widzę możliwości spełnienia tego, tych oczekiwań i z jakiego względu? Mówiąc, że jeżeli ja chcę być uczciwa, to samo robię jako terapeuta. Czasami ludzie przychodzą i mają jakiś pomysł na zrobienie czegoś i chcą tak jakby zmanipulować trochę. Mówią, to ja się spotkam z Panią, później przyjdę z mężem i udamy, że my się nie znamy, ale Pani już wie, co ja chciałam przekazać i ja też tak jak podobnie jak Pan doktor czy Państwo, Muszę po prostu stać gdzieś no, w zgodzie ze etyką mojej pracy, nie mogę nikomu robić krzywdy, nie mogę odebrać telefonu od matki czy ojca pełnoletniego nie wiem, osoby, która do mnie przychodzi. Nawet gdyby ta osoba nie wiem, jak miała dobre intencje, muszę powiedzieć, że okej okay, rozumiem, że chciałaby Pani na przykład taki zabieg albo u mnie, że chciałaby Pani, żebyśmy w ten sposób tak rozegrały i mogę to zrozumieć, tylko że e, moje zasady są takie, a nie inne, że ja ich na przykład nie Przekraczam. To jest tak, jak robienie u Państwa na przykład powiększania ust. Kiedyś do mnie przyszła młoda pacjentka, która rzeczywiście była porzuconą osobą kilkakrotnie, no, i później mąż ją zostawił, i ona miała coraz większe usta. Ja w którymś momencie nawet zapytałam ją, czy to ten zabieg, który wykonuje ma jakiś cel w jej życiu. No, ona już przyszła z takimi naprawdę dosyć no, wydatnymi ustami. Jedna powiedziała, że jest kilku lekarzy, którzy już jej od, odmówili, ale ona ma jakieś tam wyobrażenie i są tacy, którzy nie odmawiają jeszcze. Mówi, może nie dużo robią, ale robią. I teraz no, chciałabym, żebyśmy się wszyscy zrozumieli, że każdy z nas odpowiada za to, czy zarabia pieniądze. Czy zarabia pieniądze, ale trzyma się również pewnej etyki swojej pracy. I to jest w każdym zawodzie. On jest bardzo podobny, tak? Państwo wpływacie na pewne, pewne rzeczy i każdy z nas wpływa, czy może wpływać w jakiś sposób na to, co, co się może stać z drugim człowiekiem. Ale nie może być odpowiedzialności za to, że ja będę robiła wszystko, czego drugi człowiek oczekuje. Nie może być odpowiedzialności, że to ja jestem za wszystko odpowiedzialna, ale też nie mogę przekraczać pewnych granic. Więc myślę, że każdy z Państwa, jak i my w moim zawodzie, no musimy pamiętać, że nie idziemy na ilość, tylko na jakość. A jak pójdziemy na jakość, to i ta ilość będzie odpowiednia naszych pacjentów, gabinetach, bo oni będą mieli do nas zaufanie, że my nie wchodzimy w jakieś, że, nie wiem, no, obszary życia tych ludzi, spełniając ich oczekiwania i łamiąc tak naprawdę podstawy no, pracy, na przykład lekarza, że tam musi być. Jakaś zasada. Nie będzie się to podobało, proszę pamiętać, wielu osobom. Ja muszę mieć tylko jasność, że ja. Nie oceniłam tej osoby, że ja nie podniosłam gło głosu. Nawet jeśli ona mówi, że to widocznie pan jest niekompetentny. Mogę powiedzieć, że jeżeli tak spojrzeć, to jestem niekompetentny w robieniu takich rzeczy, które wychodzą poza pewne, nie wiem, no moje wyobrażenie tego, jak ja powinienem ten zawód wykonywać i co powinienem robić dla dobra pacjenta, to niech zostanie nawet, że jestem niekompetentny w tym jakby przekraczaniu granic. I w porządku, mam na to zgodę. <laughs> Ale jeśli zostaje z tą zgodą, muszę się liczyć, że pacjent wyjdzie i będzie mówił, że o, ten nie chciał, albo ten nie jest fajny, tam nie idź. Sami ulegamy, jak możemy ulec czemuś takiemu, ale ja wierzę, że jednak przy dzisiejszym świecie ludzie szukają uczciwego doktora, lekarza, terapeuty, który mówi: nie róbmy tego. To się nie przełoży na korzyść, o której pani mówi. A proszę powiedzieć, pacjenci z chorobami przewlekłymi, z chorobami nowotworowymi, jeżeli nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań medycznych, bo zresztą będziemy o tym rozmawiać w jednym z podcastów, to czy taki pacjent, nie wiem, z chorobami nowotworowymi może stosować medycynę estetyczną, czy mu to pomaga? Ja myślę, że nie dzieliłabym ludzi na chorych czy zdrowych. Dzieliłabym tylko, inaczej, wzięłabym pod uwagę chorobę, jeśli chodzi o taki czynnik czysto fizyczny, czyli biologiczny, że niektóre choroby czy proces leczenia, w którym ta osoba jest, mogą dyskwalifikować do pewnych zabiegów i to chyba to jest tylko jedynym, jedyną przesłanką. Ale w momencie, kiedy już ta osoba może sobie na to w jakiś sposób pozwolić w sensie biologicznym i finansowym, to tak samo te kobiety są dokładnie tak, no, potrzebują tak samo wyglądać dobrze i ładnie jak każda z nas. Mogą mieć swój pomysł na siebie. Coraz częściej myślą też w trakcie. Proszę mi wierzyć, że na onkologii a tam też pracuję na co dzień, no, widzę kobiety, które wyglądają naprawdę niesamowicie atrakcyjnie. One nawet wyglądają lepiej czasami niż przed tą chorobą, mając takie poczucie, że tym bardziej chcą wyglądać kobieco. Są kobiety, które nie chcą na przykład żyć bez piersi które chcą mieć operację przywracającą mieć jakieś poczucie no, takiego estetycznych jakichś jakich względów, na pewno to nie oddaje kobiecości do końca, bo ja znam też osoby, które nigdy nie wykonały tej, tej operacji, na przykład rekonstrukcji piersi i i one się czują niesamowicie kobiece, i czy nam kobiety z dużą nadwagą, które wynikają na przykład z choroby i z jakichś zaniedbań też, ale one się czują bardzo kobiece. No i znamy kobiety, które wyglądają naprawdę jak milion dolarów, takim oczywiście skrótem mówiąc, i one nie akceptują siebie. Więc tak, każda osoba, która ma potrzebę i pomysł i to nie ma wywrócić jej życia do góry nogami. Nie nadwyręża swoich środków, na przykład finansowych, bo są osoby, które to robią, ale robią dlatego, że mają takie poczucie, że wrócą i wszyscy zobaczą, że ona jest i tutaj chce użyć czegoś, co powiedziała do mnie ostatnio pacjentka, że ona chce mieć pewne zabiegi zrobione, bo chce wrócić do pracy i dopiero wróci do pracy, jak będzie wyglądała normalnie. Więc ja, ja zadałam pytanie, co to jest ta, co ona rozumie przez normę. I przez normę rozumiała to, co, jak wyglądają inne kobiety, inne, 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 inne koleżanki na przykład w pracy. No więc, no to chyba się nie uda w tym momencie, bo jeżeli ona nie wróci jakaś przekonana w tym, że ona dalej się tak czuje, no to to jej nie pomoże. Ale ta droga jest otwarta dla każdego. To państwa rolą jest na pewno dopytanie, czy nawet na tych stronach u państwa przecież są przeciwwskazania. Ale oprócz tego trzeba pamiętać, jak w, w każdej sytuacji, kiedy człowiek wypiera pewne, pewne zagrożenia, Mogą być osoby, które nie mówią do końca prawdy. I trzeba to zawsze podkreślić, że ja rozumiem, że z wszystkich tych czynników, które wykluczają ten zabieg, na pewno Pani mówi o wszystkim. Ja bym na pewno dodała, że dopytam się, dlaczego, że na pewno mówi, bo miałem przypadki, kiedy ktoś nie powiedział, i to może być na przykład przesłanką do tego, że będą powikłania. Wszystko można powiedzieć w taki sposób spokojny, łagodny, pokazujący, że to nie jest przeciwko tej osobie, tylko wręcz dla jej dobra. A czy pacjent może sam się zdiagnozować, że ma problem ze swoim postrzeganiem? Czy to jest w ogóle możliwe? My chyba czujemy, że siebie nie lubimy. Dużo osób czuje, że nie lubię swoich nóg, nie lubię swojego brzucha, nie lubię swojego ciała, nie lubię tych zmarszczek mimicznych albo, albo tych lwich zmarszczek, które się robią, czy opadających policzków. Ludzie wiedzą, tylko pytanie w tym momencie: czy ja wiem, że nie lubię tego i chyba coś z tym zrobię? Proszę pamiętać, że to nie jest jednorazowe, więc jeżeli ktoś robi, no to musi wiedzieć, że za chwilę to mu wróci. A więc musi mieć też jakąś jasność, że to nie jest raz na zawsze, przynajmniej zabiegi na twarzy, ale żeby wiedzieć, że to jednak stanowi o takich wyborach później życiowych, że ja na przykład, nie wiem, no, szukam akceptacji w mężczyznach, Hmm, jak ja wyglądam, że to jest coś, że jak ja będę wyglądała, to wtedy na przykład zasłużę na, na jakiś lepszy, czy znajdę lepszy związek, no to się często zdarza w gabinecie. Dopiero, a tak e, powiedzenie nie za bardzo siebie akceptuje, ja nie, mam poczucie, że my o wielu rzeczach tak mówimy. Że wiem, że mam niską samoocenę i idę dalej. No to tak, jakbym powiedziała, w tym momencie wiem, że noga, mam, mam, mam problem ze stopą i tam się jakaś gangrena już wdała. I tak sobie mówię o tym, no powinnam coś zrobić. Natomiast my w wielu sytuacjach nazywamy takie rzeczy i idziemy dalej. Pani doktor, a co z zabiegami coraz polarniejszymi, takimi jak ginekologia estetyczna u kobiet lub urologia estetyczna u mężczyzn? To znowu jest wszystko dla ludzi. I myślę, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to powrócę do takiej myśli, która cały czas nam tutaj towarzyszy, żeby tylko sobie odpowiedzieć a z dlaczego, z jakiego powodu, co to ma nam dać. Bo jeżeli znowu mamy takie poczucie, że to na przykład uratuje nasze małżeństwo pod kątem właśnie takiej, nie wiem, intymności, bliskości i tak dalej. To może to nie być trafione. Tak naprawdę zostaje gdzieś poczucie, że nie, 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 nie o to chodziło. Natomiast, jeśli ktoś ma taką potrzebę i chce, będzie miał z tego po prostu jakieś, jakieś, jakieś zadowolenie, poczucie, że wiem i nie, nie, nie tworzę sobie jakiejś historii do tego, co to mi da lub nie, tylko robię to dla siebie. No, mam prawo, to jest moje ciało, stać mnie na to, jeżeli to mi nie wyrządzi żadnej krzywdy. To proszę bardzo i mężczyźni, i kobiety, tylko pod jednym warunkiem, że to nie będzie miało zmienić kompletnie, znaczy nie będzie miało takiej roli zmiany kompletnie państwa życia, na przykład właśnie seksualnego, bo to może nie leżeć w tym miejscu problem. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszamy do naszych podcastów. Wysłuchali Państwo podcast medycznie, estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.